I witam wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Secret 2. I tak, dawno nie nagrywałem Secret 2, więc przyszła pora, żeby to nagrać. I tak, wróciłem z tej wyspy, z tej tutaj. Albo tej tutaj, sam już nie wiem gdzie. A, tej wyspy tutaj jednak. Tutaj też mam jakąś misję, ale nie wiem jak tutaj na razie się dostać. Więc Spokolus Blues. Tu też mamy jakieś wejście, port skrzydlatych, ale to jest chyba ten główny quest, ale raczej ten dodatek, ale dobra, miesza z tym. Mamy misję niewierny, mamy odzyskać biżuterię żony skruszonego cudzołożnika, tak? Więc co? Więc wypadałoby to odzyskać. Pobożna Helena, to on jest żonaty, powinien wreszcie zapłacić za te kłamstwa, ale te jego oczy tak błękitne. O mój Boże. Beautiful. Ile on tych lasek już tutaj przelecia. Boże, nie ścinaj się. To, co planuję zrobić mojego żona, jest okrutne. Jeśli się z nią nudzi, to przekaż mu, że u mnie będzie zawsze mile widziany. Zarówno w dzień, jak i w nocy. Chła, 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 chła. Dobra. Gdzie teraz? Teraz chyba mamy już po prostu do tego ziomka się udać. Julia, a cóż to? Zwracasz moją biżuterię i na dodatek dajesz mi ten piękny bukiet kwiatów? Dobrze, więc odpuszczę mężowi. Powinien być ci naprawdę wdzięczny. Straż, możecie odejść. Transformacja się dziś nie odbędzie. Oh yeah. Filczarz, zawdzięczam ci życie. W pełni zasługujesz na swoją nagrodę. Dziękuję ci. Nagroda 2000 gelda. Super, to mi się podoba. Prezent ślubny. Tylko gdzie jest ten prezent ślubny? Tutaj, ale tu są jeszcze jakieś misje fajne. Typu na przykład stara skrzynia, którą właśnie chętnie wykonamy. Ponieważ w tym queście jest napisane, że jakaś laska narysowała nam mapę i tam w tym miejscu jest ukryta skrzynia z jakimiś tam fajnymi rzeczami, typu wiecie, złoto. Ale jeju, no wiem, że ja przesyłam teraz, ale mógłbyś się nie komputerze nie przycinać jak na razie. Tak ciebie czeka format, ho, tylko skończę parę moich projektów i arrivederci Roma. Dobra, brama Artamarku. Tu jest ta skrzynia, więc co? Bierzemy tę skrzynię. I cóż my dostaliśmy? Nic nadzwyczajnego, szczerze powiedziawszy. Ale dobra, szukajmy dalej. Prezent ślubny. Co ta skrzynia jest ten zrobiona? Ten quest z tą skrzynią? Powinien być zrobiony. Ale tak, prezent ślubny. Zielarskie Sympozjum, tak? Gdzie jest to Zielarskie Sympozjum? Tu jest tak daleko, ale tutaj są misje. Tak czy siak. Fajnie by było je tutaj zebrać i ewentualnie wykonać. Dobrze, to jest jakiś pierwszy wieśniak, albo nie wieśniak. Nigdy nie wiadomo, kogo tam spotkamy w środku, ale to jest chyba jakaś oberża. Albo i nie. Uchodźca Rasza. Woli naszych ludzi z kopalni. Zabrali ich wszystkich. Po prostu wzięli naszych mężczyzn. Zaciągnęli ich do kopalni. Do niewolniczej pracy. Błagam, pomóż nam uwolnić naszych. Spoko. Luz, blues. Gdzie jest ta kopalnia? Tak daleko? Serio? Jak tak daleko, to mi się za bardzo nie chce jechać. Ale przejdziemy się jeszcze kawałek, ponieważ tam dalej był jakiś quest i warto by było wziąć albo braść. Wziąć chyba się mówi. Prędzej tak. Co to jest? Jezus, ścina. Veneter. Zabij oprawców mojej żony. Nie mam grosza przy duszy, ponieważ niedawno moje domostwo splądrowali rabusie. Zabrali wszystko, co mogli, choć i to im nie wystarczyło, bowiem z zimną krwią zamordowali moją żonę. O niczym innym już nie myślę, jak o zemście. Niestety bandyci współdziałają z nieumarłymi i ukrywają się w jednym z kurhanów. Błagam cię, bądź heroldem mej zemsty i weź odwet na zabójcach mojej żony. Dobra, spoko loko. Jak widzimy, to jest
Tutaj więc co, wbijamy. Tylko mega ekstra cool mi się tak ścina ten Sacred w tym momencie, że mi się odechciało grać. Dobra, więc co, zabijamy z zimną krwią. No, come on. Super. To już mi się podoba. Gdzie jest kolejne przejście, wejście? Tu jest kolejne przejście, wejście. Więc zejdziemy tutaj na dół. Tego ziomka nie wiem od jakiego on jest questa, już nie pamiętam naprawdę. Od jakiegoś tam jest. O, tutaj widzę jakiś... Oh, shit. Oho, następny. Gin. Co, on powstaje, czy co? Tu jest jakiś... A, szkielet mag. Co się dziwić. No, dobra, super. Serio, znowu powstaje? To jest nie fair. Okej, okay, dobra. Come on, szkielet wojownik. Serio, jeszcze raz powstaje ten szkielet mag? Po raz trzeci. Dobra. Ten ginie. Jakieś pająki, tych pająków, nie chcę się ich ruszać. Dojdźmy tutaj, najlepiej. Tu jest jakaś rozmowa z kimś. Ale Malix zabójca, co ty robisz? Czemu truchła nie rozwaliły cię na kawałki? Nieważne. Daremny twój trud, twoja kariera bohatera dziś się kończy. Tak, jesteś tego pewien? Też nie byłbym tego pewien zbytnio. Tu jest jakieś wejście z sarkofagu. Więc maybe się tutaj udamy, zobaczymy. Coś ciekawego tutaj znajdziemy. I sarkofag. Napój nieumarłej śmierci. Super. To już mi się podoba. Więc chyba już wykonaliśmy tego questa, więc wyjdziemy z tej krypty. Porozmawiamy z naszym gościem. Tu są jakieś też fajne rzeczy. Grupy, zaufaj mi, gregulce nie mają poczucia humoru. A tak, zabójczyk pomidorów to nic nie załatwił za wrogi groszek. Śmiertelność dosięgnęła mortal coś tam, mortal newsza. Spodziewałem tu Jaś i Małgosia, zginęli, zgubiwszy się w jaskini duchów. O nie. Dobrze, zabici. To mi się podobało. Kolejny grup. Nie nazywaj piekielnego ogara pikuś. No gincie te robale. Omlet na muchomorach się nie sprawdził. Oczywiście, że nic nie robię, przecież nie żyję. Grup. Byłoby to śmieszne, gdyby nie to, że to mnie spotkało. Aha. Niesamowite. Dobrze, tu jest gargulec. Pomóż zdusić, zlikwidować i wyeliminować rekundencję. Rekundencję, tak? Redundację. Boże, co to jest za słowo? No takiego nie znam. Okidoki, wyjdźmy teraz z tej jaskini. Odbierzmy Gelda. I będę bardzo zadowolony. Oho. Ziomek załadował w końcu. Mroczny krzyżowiec. Ty gin. Tutaj jest ziomek. Mam wobec ciebie dług wdzięczności. Teraz, gdy mordercy mojej żony nie żyją, znowu będę mógł spać spokojnie. Przyznam jednak, że zemsta jest gorzka. Dobrze, wiem, że jest gorzka. Płaszcz, jaki dostaliśmy. Strażnik herbowy. Rozpruwacz, a nie takie słabe. Płaszcz z mago splotu. Cienkie. O, bardzo cienkie. No cóż, poradzę wam, nic aktualnie. Wsiadaj mi na konia.
te głupie bęcfale. Okidoki, dobrze. Tu mamy niewolnicy kopalni, więc why be not? Dojedziemy do tej kopalni i spróbujemy wykonać tego questa. Droga zbyt nie jest daleka. O, to jest blisko, jak widać. Całe szczęście. Przejdziemy tutaj. Nie, tutaj nie przejdziemy, bo jest gęsty las. Hej, 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 to jest cały czas las. Gdzie tu jest jakiś trakt? Tu jest jakiś trakt. Co to jest za duch człowieka? Omigi, patrz co to jest, duch wilka. Same duchy tutaj są teraz w tym momencie. No, powiem wam, nieźle. Niewolnicy kopalni, dobra, tu są ci niewolnicy kopalni, więc dajmy się tutaj do nich. Szeptolas. No dobra, zejdźmy z konia i wejdźmy do jaskini. Yeah. Czego chcesz? Idź precz i nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Gin. Tego też mam zabić? Kunano zbir. Dzięki za ratunek. Nie mieliśmy szans. Mieli przewagę. Niektórzy z nas są chorzy i osobieni z wycieńczenia. Zabierz nas do naszych rodzin. Oh yeah. Dobra, to wszystko by było? Boże, co to jest? Ale no dobra, dobra. Wyjdźmy jak najszybciej, zabierzmy ich do ich rodzin, nie naszych rodzin. Górnik Tirek. Tirek. Tirex. Where is my koń? Where is kuń? Kuń is here. Dobra. Teraz jak najszybciej ciśniemy. Żeby ich duchy nie zjadły. Ani inne tam potworzaki. Cebulaki, to już mi się nie podoba zbytnio. Troszeczkę się tutaj cykam, ale jak widać ci mroczni krzyżowcy walczą z tymi duchami, więc nie jest tak źle. Dobrze, tu możemy wjechać. O, jak najszybciej do tej oberży. Znaczy nie oberży, to jest ich domostwo, ale to wygląda jak oberża. No jak najszybciej się tutaj dostaniemy. I tak, come on, come on, come on, come on. Gdzie jest ta laska? Jest tutaj? Tutaj jest. Przyprowadź z powrotem moją mamę. Źli ludzie wrócili i zabrali wszystkich. Mamę, babcię i siostrę. Schowałem się pod schodami. Przyprowadzisz mamę z powrotem? No dobrze, czyli tak, z jednego... prezent ślubny, czyli z jednego, kurczę, z jednej misji ciśniemy w drugą, tak? No to wygląda, że ich zabierają non-stop, dobra, ale tutaj chyba nie wejdziemy zbytnio. Dajmy, mam taką nadzieję. Przejdziemy tutaj, no powinniśmy przejść. Zobaczymy. Ale pewnie za tym stoi sprawka jakiegoś tam gubernatora albo coś w tym stylu. O, możemy tutaj przejść, super. No i yo, co jest, Marian? Właściciel kopalni Daldur. Czego chcesz? Nie podobają mi się twoje oskarżenia. Straże! Zdjęcie. Przepraszam, to jest schodzę z konia. Dobra, gdzie są następni? Tu jest jakiś ziomek. Dobra. Super. Co mi teraz, dziadko, powiesz? Co mi teraz powiesz? Ten powiesz tak, że przez ciebie mi się ścina komputer. Zapobiegnik sprzedaży kobiet i dzieci w niewolę elfów. Dość. Przyznaję się do tego wszystkiego. Straciłem paru górników, gdy zawalił się szyb, a ci tani robotnicy pojawili się w samą porę. Kobiety i dzieci, no cóż, mamy ciężkie czasy. Chciałem dorobić na boku, sprzedając je w niewolę.
Wiem, zasługuje wyłącznie na pogardę. Moi ludzie właśnie negocjują z elfami, sprzedaż niewolników. Może jeszcze ich uratujesz. Quest completed. Dobra. Czyli teraz jak najszybciej udajemy się w stronę niektórych zbirów. Postaramy się wynegocjować dobrą walkę. Hehehe, bo będziemy walczyć z nimi. Nie ma innej rady, że z nimi walczyć nie będziemy. No chyba ich porypały to do końca. Ale no kurczę, tak mi ścina teraz w tym momencie. O dobra, przestało. No jak zacznę narzekać, to zawsze przestaje ścinać. Dobra, tu są ci te ludziska. Dobra. Isio, nyga. Kolejna osoba, która przeciwstawia się niewolnictwu. Jeszcze zobaczysz. Dobra. No problemo. Co zrobimy tak? I tu jest kolejny Marianek. A, to jeszcze jest tutaj troszeczkę. Z tego co tutaj widzę. Tak łatwo się ich nie pozbędę. Super, jest ta kobieta, która nam zleciła pomocy. Dzięki ci straciliśmy wszelką nadzieję. Zabierz nas do mężów. Ho, 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 ho. Sami sobie płacicie do mężów. Dobra. Jak najszybciej udajemy się do ich domostwa i zrobimy ten quest i zakończymy w tym momencie odcinek. Teraz zamierzam właśnie wypuszczać takie krótsze odcinki do 20 minut, nie dłużej. I powinno być spoko, dobra. Kobiety i dzieci. No, czyli tak, doprowadziliśmy ich do swojego domostwa. Sami tam mężczyźni i kobiety. Bynajmniej. Mam nadzieję, że ten quest nie będzie się ciągnął w nieskończoność. I jak odbijemy kobiety, to zabiorą mężczyzn i tak w kółko. Mam nadzieję taką, że tak nie będzie. Możliwość szybkiego zarobku mnie oślepiła. Byłem słaby, dostałem nauczkę i chcę odkupić swoje winy. Ci biedni ludzie mogą zamieszkać na mojej ziemi, póki nie znajdę lepszego domu. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Aha, i co, to jest koniec? I to jest koniec. Dobrze, na razie będzie koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, fanpage na Facebooku. Czekajcie na kolejny odcinek, ja sobie tutaj zapiszę grę. I chyba tutaj zapiszę sobie też monolit wskrzeszenia. Znaczy sobie go aktywuję. No i dobra, trzymajcie się, peace out.